wszystkie dzieci spędzają święta w swoich domach. Niektórym pozostają piękne marzenia. Świąteczne marzenia. Historia naszych bohaterów wydarzyła się około roku 1920 w jednym z wielu domów dziecka, jakie istniały w tych czasach. To właśnie tam można było znaleźć największą ilość marzeń. Dzieci, które straciły swoich bliskich i niewiele posiadały, zawsze miały o czym śnić. Con mis deseos a tu alma.